W dzisiejszych życiowych wiadomościach pokażę Ci, jak odszyć rozporki oraz doszyć ściągacz do dołu w bluzie sztos. Mam już odszyty dekolt i kaptur. Teraz bluzę składam na pół prawą stroną do prawej i będę zszywać boki. Samo pęknięcie podkleiłam flizeliną. Oczywiście zarówno rękawy, jak i boki mam obrzucone na overlocku. Wpinam najpierw rękaw, kolejno bok. Dwa czterlistewki powinny się na siebie nakładać, te górne brzegi. Tutaj poniżej tego górnego brzegu zaczynamy szew około 1 cm poniżej górnego brzegu listewki i zszywamy bok i rękaw z jednej i z drugiej strony. Tutaj szew prowadzimy prosto w tym miejscu. Teraz wepniemy sobie ściągacz. Zwróć uwagę, że przód jest na tym etapie węższy od tyłu. To samo mamy ze ściągaczami. Jeden ściągacz jest troszeczkę krótszy, drugi ściągacz jest troszeczkę dłuższy. Zaczynamy od przodu. Nacinek wykonany na ściągaczu w połowie spinamy z nacinkiem wykonanym na linii dołu w przodzie. Kolejno od boku odmierzamy 4 cm i od drugiego boku również odmierzamy 4 cm. Ja już w tym miejscu mam wykonane nacinki. I wykończony brzeg ściągacza dopinamy do tego miejsca, gdzie mamy 4 cm. Po czym ten rozporek, tą listewkę zawijamy tak, żeby obejmował górny brzeg ściągacza. I spinamy. Pozostały odcinek od boku do połowy ściągacz naciągamy i wpinamy do dolnego brzegu. To samo robimy przy drugim brzegu. Zawijamy, spinamy, a odcinek pomiędzy środkiem a brzegiem spinamy. Lekko ściągacz naciągając. I teraz tak wpięty ściągacz razem z tymi zawiniętymi na 4 cm brzegami po prostu wszywamy. Tak wygląda ściągacz wszyty do przodu, do dolnego brzegu przodu bluzy. Tutaj można te narożniki troszeczkę ściąć, bo tutaj po prostu będzie tego grubo po wywinięciu. I wywijamy sobie całość w ten sposób. Za chwilę zajmiemy się odszyciem rozporka, ale najpierw w ten sam sposób wszyjemy ściągacz do dolnego brzegu tyłu bluzy. I tutaj zasada jest dokładnie ta sama. Mimo tego, że listewka jest większa i szersza, to też tutaj 4 cm od brzegu i tutaj również 4 cm od brzegu do tego momentu dopinamy ściągacz. Również środek z środkiem, kolejno 4 cm, tutaj gdzie wyznaczyłam punkt, kolejno do wyznaczonego punktu 4 cm. Wpinamy i tutaj również do wyznaczonego punktu tych 4 cm ten ściągacz wpinamy i znowu ten wystający brzeg na 4 cm zawijamy tak, żeby obejmował górny brzeg ściągacza. Spinamy odcinek pomiędzy środkiem a brzegiem. Naciągamy i wpinamy do dolnego brzegu bluzy. To samo z drugiej strony. Wpinamy i odcinek pomiędzy środkiem a brzegiem naciągamy
tak żeby brzeg ściągacza był spięty z brzegiem bluzy. I zszywamy całość tak samo jak przód. Narożniki znowu wycinamy i kolejny etap to szwy łączące ściągacz z dołem bluzy, zarówno z przodem, jak i z tyłem, należy obrzucić na overlocku. Zobacz, szew łączący ściągacz z dołem bluzy, zarówno w przodzie, jak i w tyle, został obrzucony na overlocku. Te listwy, które zostały tutaj zawinięte na dole, zobacz, i jedna, i druga, zarówno w przodzie, jak i w tyle, zostały zaprasowane na 4 cm. I zobacz, ta listwa w tyle jest jakby szersza i wchodzi pod tą przód. Przód zaczyna nam się układać po linii prostej. Tak jak tutaj jest szew, tak przedłużeniem szwu zawiniętym jest właśnie ta zawinięta listwa. Od lewej strony wygląda to w ten sposób. Tutaj jedna i druga listwa nakłada się na siebie. Teraz całość należy przedstępować. Zacznij od tyłu. Tutaj listwę, a potem na odległość 1 cm dół. Tą listwę przystępnuj w ten sposób, aby jakby szew wstępujący listwę był na przedłużeniu szwu, łączącego boki. Zapas na szew łączący ściągacz z dołem bluzy kierujemy do góry, przypinamy i przestępnujemy. Tutaj na narożniku podnosimy stopkę, obracamy materiał na wbitej igle, kolejno opuszczamy stopkę i wykonujemy szew wstępujący linię wszycia ściągacza do dołu bluzy. Zobacz, tył został przestępnowany, wygląda w ten sposób i teraz przestępnujemy sobie przód, ale aby przestępnować przód, to my musimy tutaj te nakładające się na siebie listewki spiąć, kolejno wyznaczyć takie 3,5-4 cm, tak żeby tutaj ten szew, który stemnujący będzie, on nam przyszył tą listewkę zawiniętą, ten brzeg materiału zawinięty, bo na 4 cm mamy zawinięty, natomiast szew powinien być takie 4, po prostu po szwie overlockowym tak naprawdę poprowadzony i zaczniemy zszywać tutaj wszystkie te warstwy. Tutaj odsuniemy i przeszyjemy w pionie i kolejno dół. I to samo z drugiej strony. I teraz ten bok możesz przeszyć albo po prostym w dół i potem cały szew łączący ściągacz z dołem bluzy, bądź też pod ukosem. W ten sposób tutaj listewkę i szew łączący ściągacz z dołem bluzy. To już zależy od Ciebie. I zobacz, tak wygląda odszyte pęknięcie, odszyty rozporek, tak naprawdę zakładany w bluzie sztos. Wystarczy tutaj w tej chwili nabić napy i bluza gotowa.